Kolejna część, kolejne narzędzie. Troszeczkę zapomnieliśmy o tych narzędziach, ale nadrobimy to. Kolejne narzędzie bardzo, bardzo przydatne, a mianowicie siatka perspektywy. Dość trudne narzędzie. Tu od razu mogę powiedzieć z ręką na sercu, że nie jest łatwo się posługiwać tym narzędziem, ale jest bardzo przydatne. Uruchomię je po prostu. Klikam. Pojawia się tego typu, no jakby trzy siatki, cztery właściwie siatki. Jeżeli popatrzymy, niebieska część, prawda? Tu mamy też takie okienko, gdzie po najechaniu kursorem kursor zmienia się w taką łapkę i po prostu wyłączam widoczność tej siatki. Klikam, nie ma. Uruchomimy jeszcze raz. I teraz popatrzmy na kolory, bo to jest dość istotne tutaj. Pomoże nam to po prostu zorientować się w tym, jak funkcjonuje ta siatka. Niebieska ściana, jakby, prawda? Ta siatka niebieska z lewej strony. I też widzimy ją tutaj. Czyli to jest lewa siatka. Ten kolor odpowiada za lewą stronę. Pomarańczowy kolor. Kliknę w ten boczek tutaj. Proszę, jest aktywny teraz. Pomarańczowy kolor, no to jest ta prawa strona, prawda? Tutaj. Oczywiście oddalę widok, żeby to było lepiej widać. Olbrzymia, prawda? Perspektywa. To są, od razu podpowiem, to są bazowe ustawienia i możemy oczywiście je modyfikować. Ja później na konkretnym przykładzie pokażę, jak to robić. To są bazowe ustawienia. I dalej widzimy, tutaj kliknę na dole, czyli siatka pozioma. I tu mamy no jakby dwie orientacje, prawda? Tutaj z lewej do prawej strony i z prawej do lewej. Dwie takie jakby perspektywy, prawda? No i teraz jeszcze oczywiście bardzo pomocne narzędzie. Klikamy prawym. Narzędzie zaznaczanie perspektywy. Nazwa jest troszeczkę myląca, od razu podpowiem. Może zbliżę widok. Tak, Ctrl 0 będzie najlepiej. Jak jeszcze możemy operować ustawianiem, prawda? Bo o co chodzi teraz z tymi zaznaczeniami tutaj na bokach? Jeżeli kliknę tutaj, to jest aktywna ta strona, ta siatka. I tutaj mogę tworzyć obiekty. Tu się nie da utworzyć, ani na dole. Jeżeli jest aktywna analogicznie oczywiście ta strona, no to tutaj mogę, natomiast na innych stronach nie mogę. Nie ma opcji, żeby można było wszędzie. Trzeba wybrać, gdzie chcemy umieścić obiekt. No może troszeczkę oddalę. O, właśnie, teraz to będzie dobrze. I też tutaj mamy bardzo fajną, prostą opcję. Wystarczy wcisnąć na klawiaturze przycisk numer 1. I jest aktywna niebieska siatka, prawda? Teraz wciskam przycisk numer 2. Teraz jest ta na dole, pozioma siatka aktywna. Tu możemy tworzyć obiekty. I wciskam przycisk numer 3. Jest aktywna pomarańczowa. Jeżeli wcisnę przycisk numer 4, żadna nie jest aktywna. Jest to oczywiście pomocne, bo powiedzmy numer 1, siatka niebieska. Wybiorę sobie prostokąt, prawda? I tworzę go. Popatrzcie, co się dzieje. A właśnie, prostokąt ustawia się do mojej siatki. Oczywiście funkcjonuje to opcja spacji, czyli wciskam i przeciągam sobie, prawda? Mój prostokąt funkcjonuje w ten sposób, że ustawia się w perspektywie tej niebieskiej siatki, czyli tą, którą mam aktywną. Nie utworzę obiektu ani poziomo, ani na siatce pomarańczowej. No dobrze, utwórzmy go, niech to będzie o czerwone wypełnienie. Prawda? No, z tym, że teraz, wybierając narzędzie zaznaczenie, mogę skalować, ale nie jest to już z perspektywą. Popatrzmy, co się dzieje. Rozciągnę ją. A właśnie, widać, prawda, że siatka to już nie jest perspektywa, tak jak powinna być, prawda? Patrząc na tę linię. Na linię siatki. Uciekła mi, prawda? Wobec tego wycofam operację. Tu jest odpowiednie narzędzie do tego, aby przekształcać obiekty na siatce. I to, co mówiłem wcześniej, prawy klawisz, narzędzie, zaznaczanie perspektywy. I teraz, proszę bardzo, chwytam za węzeł, rozciągam moją siatkę, przepraszam, nie siatkę, oczywiście, a prostokąt, w perspektywie. Popatrzcie, co się stało. To, że widzimy tą siatkę tylko do tego miejsca, to nie znaczy, że ona działa tylko tutaj. Ona działa aż tutaj do tego punktu na horyzoncie. Mogę tak daleko, prawda? Rozciągnąć mój obiekt. Popatrzcie. Proszę bardzo. Wycofam operację. Wrócimy do takiego mniej więcej kształtu. Oczywiście ma tu zastosowanie, prawda? Skalowanie w ten sposób. No, w dowolne sposoby tutaj możemy to zmieniać oczywiście. Możemy chwycić, przesunąć w dowolne miejsce. Jeżeli przesunę bliżej, widać, prawda? Ten prostokąt tu jest duży. Jeżeli oddalam cały, on cały się zmniejsza, bo jest dalej. Po prostu to jest dokładnie piękna zasada właśnie perspektywy. Ok, usunę ten obiekt. Wciskam klawisz numer 2. Proszę bardzo. No może najpierw numer 3, czyli ta
pomarańczowa siatka. Wybieram sobie narzędzie prostokąt i teraz, proszę bardzo, bez żadnego problemu tworzymy tutaj mój obiekt. Te same zasady, to samo przesuwanie, skalowanie, przy pomocy oczywiście narzędzia tutaj dostępnego, zaznaczanie perspektywy. Prawda? Usunę obiekt. Tu może jeszcze oddalę troszeczkę widok. No, troszkę przesadziłem, teraz będzie dobrze. Numer 2, czyli poziome tworzenie elementu. No, tu wydaje mi się, że lepszy będzie efektem kółko, czyli wciskam Shift, rysuję sobie kółko w perspektywie. No, oczywiście, jeżeli ono jest w perspektywie, no to z tym będzie problem, z tym kółkiem. Jeżeli puszczam Shift, no to tworzę dowolne kółko, ale ono się pojawia w perspektywie. Natomiast jeżeli trzymam Shift, no to jest to już perspektywa, wobec tego nie jest to tak do końca kółko. Dobrze, zróbmy je takim. No oczywiście też narzędzie odpowiednie, prawda? Jedziemy z tym kółkiem daleko, malutkie się stało, prawda? Ctrl-Z, wycofam operację. Czy mogę przesunąć to kółko na tą płaszczyznę? Oczywiście, że tak. W tym przypadku tak. Obie są poziome i teraz mogę je, prawda, ustawiać w tej perspektywie. Mogę oczywiście je rozciągać, skalować, no dowolnie. Ale coś innego jeszcze chciałem Wam pokazać. Popatrzmy, ustawię to kółko tutaj, zrobię je no, troszeczkę większym. I teraz, jeżeli wcisnę klawisz numer 5, to jest bardzo ważne, warto zapamiętać, wciskam klawisz numer 5, chwytam za mój obiekt, to mogę je, no źle zrobiłem, najpierw chwytam za obiekt, a teraz wciskam 5, mogę je przesuwać niejako do góry. Widzimy linię, która łączy te dwa punkty, te dwa kółka jakby, widzimy, prawda? Puszczam, proszę bardzo. Ono jest płasko jakby, no tak można powiedzieć najprościej, poziomo ułożone, ale to cały ten poziom przesunąłem do góry. I teraz na to kółko patrzę od spodu, prawda? Jeżeli chwycę, no to oczywiście funkcjonuje perspektywa w obu kierunkach, ale ono jest u góry. Wciskam klawisz numer 5 i z powrotem sprowadzam je na dół. Oczywiście nie tylko góra i dół, no bo oczywiście dowolna wysokość może być w tym miejscu na przykład, prawda? Widać dokładnie, że perspektywa działa, bo teraz jest to taki podobny widok, jakbyśmy patrzyli na brzeg, na kant tego kółka, bo ono jest na wysokości naszego wzroku mniej więcej. Mniej więcej oczywiście. Czyli mamy mnóstwo opcji, jeśli chodzi o ustawianie obiektów. Usunę je. Może być sytuacja, że mamy już utworzone obiekty. Wyłączę siatkę, zbliżę widok. Mamy, czyli na przykład, niech to sobie będzie elipsa. Proszę bardzo, niech to sobie będzie prostokąt, przykładowe oczywiście obiekty, bo obiekty to absolutnie dowolne, łącznie z tekstem. Za chwileczkę pokażę przykład, właśnie użyjemy tekstu. No i będzie taka duża czcionka. To samo słowo, co w poprzedniej części. Prawda? Zatwierdzimy. Czyli mamy dwa różne obiekty, nawet kolory zmienię, żeby nie było jakichś tutaj problemów, że to samo jest, prawda? No i dobrze, tworzymy sobie siatkę perspektywy. No tak, czyli no, a teraz nie chwycę obiektu, prawda? Wybiorę narzędzie zaznaczenie bezpośrednie i teraz mogę oczywiście chwycić obiekt już wcześniej utworzony. Pytam go i proszę bardzo, mam aktywną siatkę poziomą, prawda? Czyli zieloną. Proszę bardzo. Elipsa jest poziomo. No dobrze, aktywuję sobie niebieską siatkę. Chwytam prostokąt i proszę bardzo. Tak, może go od razu zrobimy większym i przesunę na środek. Tak? Aktywuję sobie pomarańczową siatkę, chwytam tekst i proszę bardzo, bez żadnego problemu tekst jest ustawiony w perspektywie. Czyli w ten sposób też można nie tylko na gotowo jakby tworzyć obiekty, odznaczę, prawda? Nie tylko na gotowo tworzyć, mając siatkę, a możemy najpierw mieć obiekty utworzone, a później one zostaną ustawione w odpowiedniej perspektywie. Wyłączę siatkę. Oczywiście obiekty zachowują swoją perspektywę, prawda? Wszystko zostało zachowane. Siatka nie jest elementem grafiki, jest elementem pomocniczym. Tak to funkcjonuje. No, może bardziej praktyczny oczywiście przykład. Usuniemy te obiekty. Zaimportuję, tutaj mam takie zdjęcie budynku. Prawda? Osadzimy je, no i teraz, teraz to się będzie działo, bo budynek to chyba budowali, nie wiem, siedmiu krasnoludków i śpiąca królewna chyba budowali ten budynek, jest strasznie krzywy. I tak go wyprostowałem, no oczywiście nie będę się śmiał z tego, co inni ludzie robią, bo to nieładnie. No ale jest jak jest, prawda? I teraz
Siatkę perspektywy uruchomię, a mianowicie chodzi o to, aby Wam pokazać, jak ją dopasować, bo oczywiście, żeby ta perspektywa była jak należy, to tą siatkę trzeba dopasować do kształtu elementu, na przykład w tym przypadku, na który chcemy nanosić elementy inne, będące zgodne z perspektywą tego budynku w tym przypadku. Oddalę widok, no, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, postaram się powoli tłumaczyć. Popatrzmy, co się dzieje, jeżeli chwycę za ten skrajny tutaj przycisk, jakby takie oczko. Mogę jakby poziomować, prawda, w dół tą perspektywę przesuwam. Prawda? W ten sposób to funkcjonuje. Ustawimy w podobnym miejscu. Na razie pokażę Wam, jak to działa. Chwycę, oczywiście jeżeli chwycę za ten, to automatycznie obie strony w ten sposób się przekształcają. Tak samo. Chwycę za ten, pojawia się taki znaczek właśnie, który mówi mi, że mogę rozciągnąć tą siatkę. Tą perspektywa będzie dłuższa, prawda? No albo krótsza, zależy co potrzebujemy. Dalej. Oczywiście z drugiej strony to samo. Ma to oddziaływanie, na przykład rozciągam teraz niebieską siatkę, ale jak popatrzymy, znaczy nie niebieską, przepraszam, tylko pomarańczową, ale jak popatrzymy, to ta niebieska też się deformuje nieco, też się zmienia, prawda? Dużo nie, ale oczywiście jakieś zmiany następują. U góry ten chwytak po prostu robi ją niższą, prawda? Lub wyższą, no w zależności co potrzebuję. No i tutaj mamy sporo przycisków. Ja teraz troszeczkę zbliżę widok, o właśnie. Sporo przycisków na dole. Może jeszcze oddalimy z powrotem, przepraszam. Mamy tutaj dwa przyciski jakby tu, gdzie kończy się po prostu siatka, no nic więcej. Tą siatkę oczywiście chodzi tylko o to, że tą siatkę jakby skracam, przepraszam. Albo wydłużę ją. No to jest maksymalny punkt jej wydłużenia, że ją widać po prostu, prawda? To jest tylko pomocna sprawa do tego, jeżeli będziemy później ustawiali sobie obiekty. Tutaj to samo, to jest maksymalny jakby jej widok, a mogę ją skrócić w ten sposób, że właściwie jej nie będzie widać. Prawda? Zostawimy tak, jak było, maksymalnie. No oczywiście nie niebieska, nie pomarańczowa, a przy tej okazji też te zielone obie, prawda, też są jakby zwężane. Widać, prawda? Ta pozioma siatka też zanika, jakby nie widać jej. Dobrze, zostawimy tak, jak było. No i teraz te przyciski na dole. Ten w środku, no jakby, nie wiem jak to powiedzieć, zbliża nam perspektywę jakby, prawda? Widać, że te obie, zwłaszcza niebieska siatka bardzo się wydłuża. No zostawmy to mniej więcej w ten sposób. Ten pod spodem, taki pusty, to jest nic nie mniej, nie więcej jak tylko przesunięcie jakby perspektywy poziomej. Widzimy, prawda? No nie do końca tak funkcjonuje, ale możemy chwycić za ten suwak. I jakby troszeczkę, o, nawet w ten sposób, prawda, utworzyć bardzo ostry kąt niebieskiej siatki, prawda, że pod bardzo ostrym kątem patrzymy na obiekt. Zostawmy to na razie tak, jak było. W tym momencie, jeżeli u góry popatrzymy, no jest dobrze, mniej więcej w tym samym miejscu zostawmy. To samo oczywiście dla pomarańczowej siatki. Prawda, bardzo, tak jakby jakiś obiekt był, byśmy patrzyli w narożnik obiektu pod bardzo ostrym kątem. Też oczywiście tak można ustawić perspektywę. No i mamy tutaj trzeci. Dotyczy oczywiście tej poziomej siatki, tej poziomej perspektywy, prawda? Rozciągamy, przybliżamy i tak dalej. No, spróbujmy ustawić tą perspektywę do tego budynku. Troszeczkę się pomęczymy, no ale popatrzmy, jak to będzie wychodziło. Na początek oczywiście troszeczkę obniżę obie strony, spróbuję ustawić wzdłuż krawędzi, prawda, dachu u góry. Byłoby to ok, no ale nie do końca oczywiście. Wobec tego zrobimy to tak, przesuniemy najpierw troszeczkę. O właśnie, zrobimy to w ten sposób. Teraz niżej niebieską siatkę. Oczywiście obie działają razem. Suwaki są osobno, ale obie działają razem. A może zróbmy to tak, dobrze. Popatrzmy na tą właśnie tutaj siatkę. Może tak, odsuniemy pomarańczową na razie i niebieską dosuniemy w ten sposób, żeby była tutaj jej wielkość. No jest to ok. Wydaje mi się, że mogłoby tak być, jeśli chodzi o niebieską siatkę. Ustawię ją mniej więcej na krawędzi. Świetnie. Teraz popatrzmy na tą pomarańczową. Ją akurat muszę wydłużyć. I tutaj mogłoby to być w ten sposób. Troszeczkę perspektywa, prawda, się nie zgadza. Wobec tego nie będę obniżał,
bo obniżę obie. Chwycę tutaj za ten suwak i skrócę ją, przez co właśnie uzyskam pożądaną perspektywę. Oczywiście nie wiem, jak to zdjęcie było robione, albo mi się wydaje, albo te budynki są krzywe, albo zdjęcie jest po prostu źle zrobione, że mamy tutaj pochyloną krawędź, prawda? No dobrze, ale to oczywiście z tym sobie można poradzić. Ja to pokażę zaraz, jak to sobie z tym poradzić. No mniej więcej mamy, może tutaj troszeczkę zbliżę. No dobrze, może. Wydaje mi się, że mogłoby tak być. No, w ten sposób. No okej, dobrze. Zostawmy to. Tu jeszcze niebieską dosunę do krawędzi. No dobrze. Wydaje mi się, że popatrzmy na linię wzdłuż budynku mniej więcej. Prawda? Wzdłuż linii okien. No mniej więcej się to rozkłada tak właśnie. Może ciut wyżej tutaj całość. Minimalnie. O! No dobrze, oczywiście teraz co bym musiał zrobić? Aktywuję, zbliżymy teraz widok. I na przykład pierwsze piętro, tą elewację, prawda, ten tynk tutaj, chciałbym zrobić innego koloru. No to oczywiście nic trudnego, jak tylko wybiorę sobie, zaznaczam oczywiście pomarańczową siatkę, wybieram sobie prostokąt. No i tutaj od krawędzi po linii siatki, prawda, do troszkę poza budynek, albo popatrzmy, w ten sposób. Ok, no oczywiście nie czarny kolor, niech to sobie będzie taki, no troszeczkę za jasny jak na elewację budynku. Niech to sobie będzie, o, tego typu. Przejdę tu przezroczystość, tryb mieszania. Popatrzmy, mnożenie, no to nie jest dobry pomysł akurat, ciemniej też nie. Popatrzmy, nakładka. Mogłaby być nakładka i zmniejszymy intensywność krycia tego obiektu. Około 60, świetnie. Mam obiekt jeszcze zaznaczony, oczywiście to przejdę od razu jeszcze do efekty. Rozmycie, rozmycie gaussowskie. No jest oczywiście, to jest za duża wartość, troszeczkę tylko. Chodzi mi o to, żeby krawędzie nie były takie ostre, prawda? No bo jeżeli się maluje po elewacji, po tynku, no to raczej ja przynajmniej wiem z mojego doświadczenia, że to się nie da tak idealnie jak na kartce, żeby, prawda, krawędzie się pięknie, proste były idealne. No dobrze, mamy, prawda? Zobaczmy, obrys, nie ma obrysu, ok. Mamy zmienioną, prawda, kolor elewacji, tu zbliżę widok, odnośnie, prawda, tego piętra. No popatrzmy, czy to się układa w perspektywie. Jak najbardziej tak, ale trzeba oczywiście poprawić na końcu. To, co mówiłem, wyłączę tą siatkę. Oczywiście zbliżę sobie widok. No i jak każdy obiekt w perspektywie, oczywiście mogę go edytować. No, zaznaczę go sobie. Wybiorę narzędzie zaznaczanie bezpośrednie. I nic więcej, jak tylko chwycę za narożnik i po prostu zgodnie z perspektywą dosunę go do brzegu budynku. No i to tyle po prostu. Ctrl 0, oddalamy widok. Odznaczę, proszę bardzo, widać, prawda? Wygląda to bardzo przyzwoicie, ok. Dobra, inny pomysł z tej strony, prawda? Żeby coś umieścić w perspektywie. Jeżeli włączę siatkę z powrotem, to ona przyjmuje te wartości, które były ostatnio ustawione, prawda? Czyli tą perspektywę, którą utworzyłem, z powrotem mam. Dobrze, ja tutaj sobie zaimportuję zdjęcie tym razem. Przy tej okazji też pokażę, jak troszeczkę manipulować, prawda? Zdjęciem, aby ono było dalej zdjęciem, a żeby funkcjonowało na przykład do utworzenia właśnie takiej perspektywy. No bo jeżeli jest to zwykłe zdjęcie zaimportowane, wybiorę oczywiście odpowiednie narzędzie, dzięki któremu mogę gotowy już obiekt chwycić i ustawić w perspektywie. No tak przykro mi bardzo, ale zdjęcie, no nie mogę. Chwytam, przeciągam, nie mogę. No dobrze, zróbmy, ja to zdjęcie i tak już zmniejszyłem, ono jak na jakości straciło. Wobec tego już to tak po prostu pozostawię. Zrobimy tak. Obrys obrazu, on źle oczywiście. Ctrl Z, pospieszyłem się. Trzeba wybrać opcję. Zdjęcie wysokiej jakości. Ok, troszeczkę poczekamy. Przetworzyło się, świetnie. I rozwiń. Jak widać, no tysiące pewnie wektorów się pojawiło. Kliknę gdzieś obok, mam normalne zdjęcie. I teraz mogę je chwycić. Widać, prawda? Z tym, że robię to źle oczywiście. Wycofam operację. Trzeba zaznaczyć niebieską siatkę. Na niebieskiej siatce chcę je umieścić. Proszę bardzo. Umieścimy je sobie taki jakby billboard, prawda? Puszczę. Odznaczę gdzieś obok. Mam zdjęcie. Może je zaznaczę. Do góry troszkę przesunę. No, przesadziłem oczywiście w tym momencie.
Może być, prawda? I tutaj oczywiście no, ten budynek jest tak krzywy, nie da się tak dokładnie, prawda, ustawić tej siatki, bo widzimy, że no, tu ta krawędź jest no, mniej więcej okej, okay, prawda? I wygląda to świetnie, natomiast tutaj jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Stąd też trzeba ręcznie po prostu poprawić to zdjęcie. No i w tym przypadku nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wyłączę siatkę, zbliżę widok. Po prostu utworzyć maskę przycinającą, czyli w tym przypadku narzędzie pióro na narożniku klikam mniej więcej w tej samej odległości, prawda, od tej krawędzi krzywej. No, za daleko oczywiście. Tutaj, prawda? Zamykam. Zaznaczanie bezpośrednie, wciskam Shift, zaznaczę jeszcze to zdjęcie. I przejdziemy obiekt, maska przycinania, utwórz. O, źle zrobiłem oczywiście. Zapomniałem o podstawowych zasadach, że maska przycinania to przecież to, co przykrywa, prawda? Obiekt, czyli, o właśnie, teraz powinienem, biorę narzędzie pióro i teraz powinienem oczywiście, jeszcze wycofam operację, zrobić to w ten sposób, żeby moja maska przykrywała to zdjęcie, prawda? W ten sposób dokładnie. Tak. Zaznaczymy jeszcze zdjęcie, obiekt, maska przycinania, utwórz. OK, oddalimy widok. Proszę bardzo, no troszeczkę trwał ten tutorial na pewno, ale warto opanować to narzędzie, bo jest bardzo przydatne. Prawda? No tu jeszcze zaznaczę to zdjęcie i no niech to będzie jakiś tryb krycia. Patrzmy, barwa tu nie jest data egzaminu, na pewno nie, nakładka. No, też nie bardzo, może po prostu tylko krycie zmniejszę. Nie nakładka, a wrócimy do zwykłego. I troszkę zmniejszę krycie, no bo prawda, takie aż zdjęcie na tynku to raczej nierealna sprawa. Na billboardzie prędzej, ale na samym tynku to raczej nie. No o właśnie, dobrze, o to mi mniej więcej chodziło. To, co chciałem powiedzieć na koniec tego długiego tutorialu. Warto się zająć tym narzędziem, poćwiczyć ustawianie tej siatki, właśnie pościągać sobie z internetu, to jest najlepszy chyba trening, pościągać sobie z internetu po prostu różne zdjęcia budynków, gdzie widzimy ustawienia czy też ściany pod różnymi kątami i po prostu ćwiczyć sobie ustawienie tej siatki, a już samo naniesienie elementów na odpowiedni bok siatki, to już nie jest chyba, wydaje mi się, żaden problem dla Was.